Wyciągnęli zdjęcie Danuty Choleckiej sprzed 28 lat. Ten kadr z wiadomości z 1996 roku rozsierdził internautów. Danuta Cholecka była gwiazdą TVP, od zawsze kojarzono ją z wiadomościami. Główne wydanie programu informacyjnego telewizji publicznej przez lata miało twarz Danusi. Po zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie, w pewnej niesławie przeszła do TV Republika, a media chętnie wyciągają ciekawostki o dziennikarce. Takie jak kadr z 1996 roku. Wygląda na nim zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak zmieniała się Danuta Cholecka i jak wyglądała na wspomnianym zdjęciu. Poznalibyście? Danuta Cholecka kilka tygodni temu pożegnała się z TVP. Po zmianie władzy i zapowiedziach nowego rządu na temat rewolucji w TVP postanowiła nie czekać na zwolnienie. Wzięła sprawy w swoje ręce i odeszła z wiadomości, których przez lata była twarzą, a za rządów PiS była również szefową. Choć było to pewnym zaskoczeniem, bardzo szybko znalazła nową pracę. Nikogo nie dziwi fakt, że trafiła do TV Republika, gdzie wylądowało wielu dziennikarzy związanych ideowo z Prawem i Sprawiedliwością. Dobrej prasy dziennikarka w tej chwili nie ma. Zanim odeszła z TVP w jednym z wywiadów powiedziała nawet, że czuje się zaszczuta. / Proszę pani, trwa na mnie nagonka, jestem zaszczuwana. Nie chcę niczego komentować, powiedziała reporterce portalu Świat Gwiazd. Danuta Cholecka na kadrze sprzed lat. Co za zmiana. A zaczęło się bardzo dobrze. Z TVP związała się w 1993 roku, początkowo prowadziła relacje z Senatu RP, potem wygrała konkurs na prowadzącą program informacyjny. Od tamtej pory przez cały czas zawodowo związana była z telewizją publiczną. Wspomniane nagranie pochodzi z roku 1996. Danuta Cholecka wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Zobaczcie w galerii, jak zmieniała się Danuta Cholecka.